Janowie Podlaskim, Zamek Janów Podlaski. Wszystkie rajdy, które wam proponujemy, robimy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Dzięki temu będziemy mogli również tym, którzy będą najwytrwalsi, zaproponować statuetki ukończenia Nordykiady 2021. Uroczystość odbędzie się 6 listopada w Parchatce koło Puław. Także szykujemy formę. Dzisiaj trasa około 5 km i około 12 km. Cieszę się bardzo, że tylu aktywnych ludzi jest dzisiaj razem z nami. To naprawdę wyjątkowy dzień dla zamku. Czujcie się tutaj jak u siebie w domu. Szczęśliwie wracajcie tutaj do nas, bo czekamy na was po południu tutaj w pełni słońca na naszej plaży. Także wspaniałego pobytu u nas, zdrowia. Zamówiliśmy pogodę, trochę przesadziliśmy. Miało być 25, a wyszło 25 w nocy. Więc uważajcie na siebie, trzymamy kciuki. Uważajcie się. Serdeczne podziękowania od razu chciałam złożyć grupie TKKF Krzna Biała Podlaska. Od razu powiem, że jakby co, to oni wyznaczali trasę, to wiecie, do kogo się zgłosić. Organizatorem Nordykiady jest Fundacja Bezmiar, Elżbieta Krawczyk, koordynator. Kochani, Marek Mandziuk, dyrektor tutaj całego zamieszania. Marta Mandziuk poprowadzi nam rozgrzewkę, rozciąganie, grupę na 12 km. Doktor Krzysztof Piech też jest z nami i też będzie szedł na trasę 12-kilometrową. Krystyna Olszańska, nasza mistrzyni galaktyki. Waldemar Chryciuk, już w tym roku srebrny medalista Mistrzostw Polski w maratonie. Na 5 km Piotrek Batoszka i kandydaci na instruktorów. Irek Popławski, naprawdę Irku, z całego serducha ci osobiście dziękuję, bo ty nas tutaj mocno mobilizowałeś. Dał nam w kość zdrowo, bo każdy szczegół musieliśmy omówić. My już dawno to, wiesz, co nawet o czym nie pomyśleliśmy, to on już 3 razy pomyślał i nam powiedział, a czy to sprawdziliście, a czy to zrobiliście. Annotel, Biała Podlaska, Borki, Borki do nas, Jastków, Jasnobród, Lubycza Królewska, Łęczna, Nadbrzeżec Podlaski, Łosice, Terespol, Puławy, Radzyń Podlaski, Stryki, Siedlce, Snopków, Stary Radzic, Wojciechów, Lublin, Białka, Białystok, Warszawa, Węgrów, Izabiele, witamy Łuku, Janów Podlaski!